Czy w kosmosie istnieją nieznane nam pierwiastki? Substancje, jakich nie znajdziemy na Ziemi. Astronomom wydawało się, że znaleźli sposób na ich poszukiwanie. Efekty okazały się jednak zaskakujące. W tym programie pokażemy historię koronium i nebulium, pierwiastków, które, jak się okazało, nie istnieją. Mimo to pozwoliły nam lepiej zrozumieć działanie Wszechświata. Zapraszamy na Astronarium. Poszukiwania nowych, nieznanych pierwiastków w przestrzeni kosmicznej zaczęły się od odkrycia helu. Dziś może się to wydawać nieprawdopodobne, ale gaz, którym napełniamy na przykład balony, po raz pierwszy odnaleziono nie na Ziemi, ale na Słońcu. To niezwykłe odkrycie stało się możliwe dzięki narodzinom spektroskopii. Kiedy naukowcy zaczęli rozszczepiać światło i analizować powstałe w ten sposób widma, zauważyli, że pojawiają się w nich linie odpowiadające poszczególnym pierwiastkom. Każdy z nich zostawiał inny zestaw linii widmowych, trochę jak spektroskopowy odcisk palca. Szybko nauczono się w ten sposób rozpoznawać wszystkie znane wówczas pierwiastki na Ziemi. Ogromnym zaskoczeniem było jednak to, co udało się zobaczyć na Słońcu. 18 sierpnia 1868 roku astronom Pierre Janssen, badając widmo korony słonecznej, zauważył pomarańczowy prążek, którego nie potrafił zidentyfikować. Nie dało się go przypisać do żadnego znanego wówczas pierwiastka. Naukowcy doszli do wniosku, że mamy do czynienia z jakąś nową substancją. Pierwiastek otrzymał nazwę helium od greckiego boga słońca Heliosa. Dopiero po wielu latach jego istnienie udało się potwierdzić także w laboratorium. Odkrycie helu w naturalny sposób zrodziło nadzieję, że tą samą metodą uda się odnaleźć w kosmosie także inne nieznane pierwiastki. Niemal natychmiast pojawiły się zresztą doniesienia o takich właśnie odkryciach. Ich historia potoczyła się jednak inaczej niż w przypadku helu. Zapraszam zatem na niezwykłą opowieść o pierwiastkach, których nie ma, i o tym, co ich poszukiwania powiedziały nam na temat Wszechświata. Zaćmienie Słońca to właśnie takie zjawisko pozwoliło na odkrycie istnienia helu. Moment, kiedy Księżyc przesłania słoneczną tarczę, to jedyna okazja, by zobaczyć koronę, najbardziej zewnętrzną część atmosfery naszej dziennej gwiazdy. To tam udało się odkryć linie widmowe pochodzące od nowego pierwiastka. Jak się okazało, linia helu nie była jedyną, która wzbudziła sensację. Współcześnie badania słonecznej korony umożliwiają specjalne teleskopy, tak zwane koronografy. Największy z nich znajduje się w należącym do Uniwersytetu Wrocławskiego obserwatorium w Białkowie. W każdej chwili można tu powtórzyć obserwacje, które doprowadziły do odkrycia helu. Jak tłumaczą heliofizycy z Białkowa, w XIX wieku astronomowie musieli jednak czekać na kolejne zaćmienie Słońca. Szczęśliwie przydarzyło się ono już rok później. Jak się wydawało, przyniosło kolejne odkrycie. W widmie znów dało się zobaczyć nieznaną wcześniej linię. Dla nowego pierwiastka, który miał być jej źródłem, ukuto nazwę koronium. Tutaj linią, która budziła kontrowersje, ona była zlokalizowana w zielonej części widma, dokładna długość 5303 angstremy. I początkowo odkrywca tej linii, Charles Young, amerykański astronom, uważał, że ta linia pochodzi od neutralnego żelaza,
ale od razu też wyrażał wątpliwość, że jeśli zidentyfikowana przez niego linia jest linią żelaza, to trochę dziwna, że w całym obserwowanym widmie tylko jedna linia pochodzi od żelaza. Żelazo jest takim pierwiastkiem, że rzeczywiście jeśli są warunki do zaistnienia jego w widmie, to od razu tych linii obserwujemy bardzo dużo. Wniosek daleko idący, że linia ta świadczy o istnieniu jakiegoś pierwiastka, którego nie znamy tutaj na Ziemi, te sugestie pojawiły się wyraźnie później, a nazwa koronium pojawiła się dopiero pod koniec lat 90. XIX wieku. Taka może jeszcze ciekawostka, że słynny Dmitrij Mendelejew uważał, że koronium jest jednym z dwóch pierwiastków lżejszych od wodoru. Notabene zaproponował mu inną nazwę, newtonium, a więc chciał uhonorować w ten sposób Newtona. W bardzo różny sposób próbowano zgłębić tajemnicę pochodzenia tej linii, a przede wszystkim zweryfikować, czy rzeczywiście mamy do czynienia z nowym pierwiastkiem, nieznanym tutaj na Ziemi. Właściwe rozstrzygnięcie tego problemu nastąpiło dopiero 73 lata po tym pierwszym odkryciu Younga z 1869 roku. Otóż szwedzki astronom, chociaż pewnie bardziej fizyk spektroskopista, Edlen, skierował swoje poszukiwania w kierunku bardzo wysokich stopni jonizacji, znanych oczywiście już pierwiastków. Udało mu się zauważyć, że linia 5303 angstremy jest prawidłowym rozwiązaniem tego zagadnienia, pod warunkiem, że będziemy brali pod uwagę jon tego żelaza i to 13-krotnie zjonizowany. Dlaczego to odkrycie nastąpiło tak późno? No musimy pamiętać o dwóch aspektach. Po pierwsze, że bardzo długo identyfikacja polegała na porównaniu z liniami substancji, które można było zmierzyć w laboratoriach ziemskich. Linie tak wysoko zjonizowanych pierwiastków można osiągać w bardzo wysokich temperaturach. To już jest taka fizyka plazmy wysokotemperaturowej i ona w warunkach ziemskich rozwinęła się dopiero po II wojnie światowej, więc właściwie ten rodzaj rozwiązania nie był możliwy jeszcze przed wojną. Natomiast to, co doprowadziło do rozwiązania, wiązało się z rozwojem mechaniki kwantowej i właśnie na bazie tych formalizmów można było pokusić się o przewidzenie, jakie mogą być charakterystyczne linie tak wysoko zjonizowanej plazmy, w tym przypadku żelaza 13-krotnie zjonizowanego. Jak to możliwe, że to, co okazało się po prostu bardzo gorącym i rozrzedzonym żelazem, wzięto początkowo za nowy pierwiastek? Okazuje się, że linie zaobserwowane w widmie korony słonecznej nie mogły być znane ówczesnym naukowcom. Były to bowiem tak zwane linie wzbronione. Czym są, wyjaśni profesor Józef Szudy, fizyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, członek Polskiej Akademii Nauk. Jak tłumaczy, linie wzbronione zawdzięczają swoją nazwę temu, że bardzo trudno uzyskać je w warunkach laboratoryjnych. Przez pewien czas wydawało się to wręcz niemożliwe. Panie profesorze, wiemy, że pierwiastki możemy identyfikować za sprawą linii, które pozostawiają one w widmie światła. Ale dlaczego na temat niektórych z tych linii mówimy, że są to linie wzbronione? To jest słynna sprawa, która się pojawiła już po powstaniu modelu Bohra. No bo jak wiadomo, modelu Bohra, według Bohra to elektron porusza się po orbitach kołowych, tak jak u Kopernika planety, po orbitach kołowych wokół Słońca, tutaj wokół jądra. No i w związku z tym można było każdej orbicie przyporządkować jakąś tak zwaną wartość energii. W normalnych warunkach atom jest w stanie najniższym energii, potem jest jakiś stan, pierwszy stan zbudzony i cały szereg innych stanów zbudzonych. I według Bohra, jeżeli elektron z jakichś tam powodów zostanie przeniesiony z dołu do góry, to potem po jakimś czasie, ten czas na ogół bardzo krótki, to jest czas rzędu tam 10 do minus 7 potęgi sekundy, on wraca z powrotem i emituje światło. To światło, częstość tego światła odpowiada różnicy tych energii. Więc tych poziomów jest bardzo wiele. I teraz jak już poznano strukturę wielu atomów, to się okazało, że wiele linii nie powstaje.
to są te słynne linie wzbronione tak zwane, czyli pewne przejścia, jak gdyby są niedozwolone, ale z punktu widzenia teorii Bohra tego nie można było wyjaśnić. No dobrze, a skąd w takim razie w obserwacjach astronomicznych wzięły się właśnie takie wzbronione, czyli wydawało się z punktu widzenia ziemskiej fizyki niemożliwe linie, które nie powinny zostać w ogóle emitowane przez pierwiastki? Tak, no to się bierze stąd, że to jest tak zwane promieniowanie elektryczne dipolowe. To jest najbardziej popularne promieniowanie elektromagnetyczne, to co telewizja nadaje, radio, ale elektrodynamika już Maxwella tak zwana pokazała, że oprócz dipolowego promieniowania może istnieć tak zwane kwadrupolowe promieniowanie elektryczne, to się zwykle symbolem takim E2 określa, czyli tak zwany kwadrupol. Dwa ładunki, bo dipol to jest jeden ładunek dodatni, drugi ujemny, to jest dipol. Plus i minus po prostu. A kwadrupol to jest tak, jeżeli tam jest jeden minus, jeden plus, i taki układ może emitować światło, znaczy właściwie promieniowanie. Co więcej, istnieje też tak zwane promieniowanie magnetyczne dipolowe. Dlatego, że atom w pewnych warunkach może się zachować jak magnesik taki. Przy czym o to chodzi, że czas, to są znacznie mniej prawdopodobne przejścia niż dipolowe. Czyli taki atom sobie przebywa i przybywa. Tylko w warunkach laboratoryjnych, jak zbudzimy go do takiego stanu metatorowego, to w międzyczasie, zanim on zdąży wypromieniować to kwadrupolowe albo magnetyczne dipolowe, to on się zderzy z innym atomem i ten atom pobierze energię, ten wróci w dół bez emisji światła, albo też zderzy się z naczyniem. Dlatego w warunkach laboratoryjnych aż do 1929 roku nikt nie obserwował tych linii. Atomy na Ziemi zderzają się zbyt często, by mogły powstać linie wzbronione. Ale skoro zaobserwowano je w kosmosie, muszą tam panować odmienne warunki. W ten sposób, choć okazało się, że nie ma takiego pierwiastka jak koronium, dowiedzieliśmy się czegoś więcej na temat słonecznej korony. Kluczowym wnioskiem wynikającym z analizy atomów i jonów emitujących promieniowanie z korony słonecznej było stwierdzenie zdumiewającego faktu, iż korona słoneczna jest niezwykle gorąca. Jej temperatura wynosiła od 1 miliona do 2 milionów kelwinów, a lokalnie w obszarach aktywnych mogła być jeszcze wiele, wiele wyższa. Skąd mogliśmy się o tym przekonać? Kiedy analizujemy promieniowanie wybranych jonów, na przykład jonu żelaza 14, czyli żelaza, z którego powłoki elektronowej zostało wyrwanych aż 13 elektronów, stwierdzamy, że emisja ta zawiera w sobie linię o długości 5303 angstremy, nieobserwowaną w warunkach laboratoryjnych na Ziemi. Ponieważ na Ziemi takiej linii nie można było obserwować, została ona nazwana linią wzbronioną. A więc jak mogło dojść do tego, że ona została wyemitowana w koronie słonecznej? Otóż korona słoneczna nie tylko jest bardzo gorąca, ale jest bardzo rzadka. W laboratorium ziemskim nie ma praktycznie szansy, by elektron krążący na wzbudzonej orbicie mógł przeskoczyć spontanicznie na orbitę niższą, ponieważ wcześniej dochodzi do zderzenia z jakąś cząsteczką plazmy i następuje deekscytacja zderzeniowa. Taka linia nie może się wyświetlić. W koronie, gdzie gęstość materii jest nieporównywalnie mniejsza, mimo że średni czas życia elektronu na wzbudzonej orbicie sięga aż doby, to zderzenia są tak rzadkie, iż prawdopodobieństwo spontanicznego przeskoku na niższą orbitę jest wystarczająco duże, by wyemitowała się ta linia. Pojawia się ona w naszych obserwacjach i wręcz możemy stwierdzić, że jest ona rodzajem swoistego odcisku palca, wskazującego na to, że plazma jest z jednej strony niezwykle gorąca, ponieważ jon został zjonizowany aż 13-krotnie, a z drugiej strony niezwykle rzadka, ponieważ ta linia mogła być wyświecona. Oczywiście linii wzbronionych w widmie emisyjnym korony słonecznej jest całe multum. Emitują ją jony wapnia, żelaza, niklu. Analizując tą emisję, możemy na przykład badać lokalny rozkład temperatur i gęstości w koronie słonecznej, stwierdzać, że jest to niezwykle niejednorodny ośrodek. W plazmie koronalnej niczym niezwykłym
jest sąsiedztwo niezwykle gorącej plazmy o temperaturze kilku milionów kelwinów uwięzionej w pętli magnetycznej i otaczającej plazmy o temperaturze rzędu części miliona kelwinów. Taki układ utrzymywać się może nawet wiele godzin, bo transfer energii przez przewodnictwo w poprzek pola magnetycznego jest niezwykle mały. To powoduje, że korona jest niezwykle ciekawym obiektem, niezwykle dynamicznym, a poza tym stanowi warstwę źródłową wiatru słonecznego, który bezpośrednio wpływa na przebieg i procesy tzw. pogody kosmicznej. To, co obrano za koronium, okazało się efektem niezwykłych warunków panujących w słonecznej koronie. Nie był to jednak jedyny przypadek odkrycia kosmicznego pierwiastka, którego nie było. Oto mgławica Kocie Oko, jedna z najpiękniejszych i najbardziej znanych mgławic planetarnych. Ten kosmiczny obłok to tak naprawdę chmura gazu i pyłu odrzucona przez umierającą gwiazdę. Kiedy po raz pierwszy udało się rozszczepić jej światło, wydawało się jednak, że może skrywać także kolejny, nowy pierwiastek. Widmo mgławicy Kocie Oko jako pierwszy uzyskał angielski astronom William Huggins już w roku 1864. Od razu stało się jasne, że diametralnie różni się ono od widm innych obiektów astronomicznych. Profesor Krzysztof Gęsicki z Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zajmuje się badaniem mgławic planetarnych. Jak mówi, kiedy na Słońcu odkryto Hel, zaczęły się spekulacje, że dziwne linie widoczne w mgławicy Kocie Oko także mogą pochodzić od nieznanego dotąd pierwiastka. W tamtych czasach mniej więcej wiedziano już, jak wygląda struktura widmowa, kiedy spektrograf, czy światło od gwiazdy, czy światło od Słońca skupione przez teleskop skierujemy na spektrograf, otrzymujemy pewną strukturę rozciągłą. Widmo z mgławicy planetarnej było ale zupełnie inne niż widmo słoneczne, czy widmo od gwiazd. Zamiast jakiegoś takiego, jakiejś takiej struktury, nic. Jeden tylko pik w jednym miejscu, takim żółtawo-zielonym. Silna, wyraźnie struktura, a poza tym nic. Po długich analizach, po długich dyskusjach stwierdzono, pewnie mamy do dyspozycji, mamy tutaj, obserwujemy jakiś inny pierwiastek, którego nie widzieliśmy. I nazwano ten pierwiastek, skoro te linie zaobserwowano w mgławicy, nazwano go nebulium. Dzisiaj jesteśmy już mądrzy. Wiemy, co w ten sposób świeciło. Ten najsilniejszy pik, ta linia w okolicach 5000 angstremów, to w tej chwili wiemy, że świeci w ten sposób, emituje w linii widmowej dwukrotnie zjonizowany tlen. Wtedy tego nie wiedziano, myślano, że to świeci jakiś taki dziwny pierwiastek nebulium. Sekretem stojącym za nebulium ponownie okazały się tak zwane linie wzbronione. Okazało się, że warunki we wnętrzu mgławic, takich jak Kocie Oko, prowadzą do zjawisk, jakich wówczas nie udało się zaobserwować na Ziemi. Wiadomo było, że podstawowymi składnikami mgławic planetarnych, jak choćby ta widziana tutaj w tle, są te najlżejsze pierwiastki. Wodór, hel, tlen, azot, neon. Żaden z tych pierwiastków nie był w stanie wyemitować w warunkach laboratoryjnych takiego widma, które obserwowano dochodzące do nas z wszechświata. No, już zaczęto sobie zdawać sprawę, że tam taka mgławica planetarna różni się, nawet złożona z tych samych pierwiastków, które jesteśmy w stanie analizować w laboratorium, musi się różnić gęstością. Że to jest obiekt rozciągły, duży i bardzo rzadki. W warunkach mgławic, kiedy ten gaz jest rzadki i trzeba czekać bardzo długi okres czasu na to, żeby ten wzbudzony do poziomu metastabilnego pierwiastek mógł się zderzyć z jakąś cząstką. W tym czasie może się zrealizować, to mało prawdopodobne, ale zawsze z prawdopodobieństwem większą od zera, to przejście wzbronione. I ten efekt właśnie zachodzi w przypadku dwukrotnie zjonizowanego tlenu, dwukrotnie zjonizowanego azotu, to powodując emisję bardzo, bardzo silnych linii widmowych. Pojedynczych, ale bardzo silnych linii widmowych. Choć nebulium także okazało się fałszywym tropem, jego poszukiwania wzbogaciły naszą wiedzę o mgławicach planetarnych. Co ciekawe, naukowcy do dziś wykorzystują tamto odkrycie. Linie widmowe, które zrodziły podejrzenie istnienia nebulium, są tak silne i tak charakterystyczne, że na podstawie ich obecności można wnioskować o istnieniu mgławic planetarnych nawet w odległych galaktykach. Profesor Gęsicki jest jednym z badaczy, którzy wykorzystują ten efekt do badania ewolucji gwiazd.
Jedną z takich standardowych metod weryfikacji obliczeń ewolucji, mówimy ewolucji właśnie życia poszczególnych gwiazd, to są tak zwane funkcje jasności. Funkcja jasności to jest właśnie liczenie gwiazd czy jakichś innych obiektów. Tylko nie takie liczenie raz, dwa, trzy, cztery, tylko na przykład liczymy mgławice planetarne, liczymy najjaśniejszych w takim przedziale jasności, o te określenia mamy raz, dwa, trzy, ileś tam. O stopień słabszych mamy ileś tam, o stopień kolejny słabszych mamy ileś tam, o stopień słabszych mamy ileś tam. I w ten sposób sobie sporządzamy takie słupeczki, ile w każdym przedziale jasności mamy danych obiektów. Można w ten sposób liczać galaktyki, można zliczać gwiazdy, można zliczać mgławice planetarne. No i od 20 kilku lat zlicza się taką funkcję jasności dla mgławic planetarnych. Na podstawie tych silnych linii emisyjnych tlenu możemy zliczać mgławice planetarne w odległych galaktykach. I tu wyszła ciekawa rzecz. Ta funkcja jasności ma ściśle określoną najjaśniejszą mgławicę. Niezależnie od tego, czy patrzymy na galaktyki stare czy młode, to nie wynikało ze starszych obliczeń ewolucyjnych. Ze starszych obliczeń teorii ewolucji gwiazd właściwie było wiadomo tyle, że stare galaktyki powinny mieć słabszą, tą najjaśniejszą mgławicę planetarną, a młode galaktyki powinny mieć jaśniejszą, tę najjaśniejszą. A tymczasem obserwacje pokazywały, że wszystkie są mniej więcej takie same. Badania mgławic planetarnych są najlepszym dowodem, że historia Nebulium i Koronium nie była pozbawiona sensu. Choć poza Helem nie udało się znaleźć innych, nowych pierwiastków, rozwijała się nowa dziedzina nauki. Badania spektroskopowe dały początek astrofizyce, a ta do dziś pozostaje źródłem najważniejszych odkryć dotyczących Wszechświata. Okazało się, że Koronium i Nebulium to w przeciwieństwie do Helu pierwiastki, których nigdy nie było. Ich poszukiwania pozwoliły nam jednak lepiej zrozumieć warunki, jakie panują w kosmosie. To najlepszy dowód na to, że warto badać Wszechświat, nawet jeśli nie zawsze znajdujemy tam to, czego się spodziewamy. I z tą myślą kończymy ten odcinek Astronarium. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia.